No, drogie panie, nie oszukujmy się. Największe przerażenie wasze? Że będę sama? Tak, tak, już tam niektóre są po różnych konferencjach Szóstaka, wiem. Że będę sama? Mało tego, że to, że jestem sama, to jest moja wina. Bo jeszcze, że jestem sama, bo po prostu ludzie mnie tak zrobili. Nie mówię, że to super, nie? Ale to jeszcze, że tak powiem, dna jeszcze nie sięgnęło. Ale jestem sama i to jest moja wina. No to się już bardziej nie da. Drogie panie, takich pań to ja znam kupę, które doszły do tego miejsca. Niektóre takich, które w ogóle nie weszły w żadny związek, bo tam żaden nie wyszedł, żaden się nie skończył małżeństwem, one już mają tam po 30-40 lat, nie udało się zbudować małżeństwa i są przekonane, że to jest ich wina, bo one są beznadziejne, nie nadają się do związku, nikt ich nie pokocha i tak dalej. No i na takie, na przykład, które były w małżeństwie, a potem małżeństwo się rozsypało, nie? I udało się jeszcze mężowi pokazać, że to jest jej wina, nie? Tutaj to jest taki moment, kiedy ta kobieta odesłana do domu, mimo że prawnie tam jest jeszcze jeden mąż, nie? Czyli zabrane jest jej to prawo w ogóle do tego trzeciego syna i obarczona winą. Drogie panie, tu taki mały tylko wtręt, bo takich kobiet w Biblii jest dużo. Biblia w ogóle lubi takie kobiety, w takim sensie lubi pokazywać ich historię. W takim sensie Biblia jest bardzo czuła względem takich kobiet. Pamiętacie Sarę, żonę Tobiasza, która miała 7 mężów i 7 według ludzi zabiła w noc poślubną. Mimo, że to nie ona, nie? Tam jest taki ten piękny dialog służącej z tą Sarą, nie? Kiedy ona ją oskarża o 7 morderstw. Mimo, że ona nie ma z tym nic wspólnego. I ten biedny Tobiasz, który wie, że się ma z nią ożenić, i pyta anioła, czy to się skończy również w noc poślubną śmiercią. Bo taki zwyczaj jest w tym domu. I kiedy wchodzą na noc poślubną, pamiętacie, to jest przepiękna scena, nie? Kiedy wchodzą na noc poślubną, a pod oknem rodzice grób kopią. Nie? No tak. Niesłychane w ogóle. Rodzice tak wierzą we własną córkę, rodzice, że kiedy ona wchodzi ze swoim kolejnym mężem na noc poślubną i się modlą, to oni pod oknem kopią grób, żeby go przed świtem, zanim się wioska zorientuje, wynieść z tego pokoju i go pochować, nie? Rozumiem, że zdarzyło się, tak? Druga bardzo podobna kobieta, która została przez Pana Jezusa na wieki zaznaczona, żeby o niej wszyscy pamiętali. To jest Samarytanka przy studni, pamiętacie? Kiedy Pan Jezus do niej mówi, przyprowadź męża. Nie mam. Mimo, że ma. Mówi, wiem, że nie masz, bo miałeś już 5. Żaden z nich nie jest twoim mężem. Wiecie, dlaczego to jest tak tragiczna scena? Nie, Pan Jezus tam jej nie robi wyrzutu, że ona jest taka beznadziejna. To chodzi o coś innego. Wiecie, jak prawo żydowskie pozwalało napisać kobiecie list rozwodowy tak zwany, nie? Bo wiecie, że Żydzi mają rozwody, nie? Bo Mojżesz zapisał, że można się z kobietą rozwieść. Pan Jezus to potem zmienił, co nie? Wiecie, jaki był powód? Był tylko jeden powód. Mężczyzna mógł napisać kobiecie list rozwodowy, jeżeli znalazł w niej coś obrzydliwego. I wtedy jej pisał list, stałaś się w moich oczach obrzydliwa, oddalam cię. I to było prawnie usankcjonowane. Samarytanka, dlatego to jest tak cudowna Ewangelia, to jest kobieta, która już od 5 mężczyzn dostała deklarację, jesteś obrzydliwa. Biblia kocha takie kobiety. Te, które odchodzą w samotność z odium, to jest ich wina. Biblia je wydobywa zawsze na światło, jak wydobyła Sarę, tak jak wydobyła tę kobietę Samarytankę, tak jak właśnie wydobywa Tamar. Bo okaże się, że ten moment będzie dla niej kluczowy. Ten moment, kiedy ona odchodzi z tego domu, wraca do domu swojego ojca i tam czeka. Wtedy się oczywiście w kobiecie dzieją wszystkie najgorsze rzeczy. No bo jest sama, zostawiona, odebrane jest jej prawo do małżeństwa i jest zrzucone na nią odium tego, że to jest wszystko jej wina.
I tutaj będzie musiał wkroczyć Pan Bóg.